dzisiejszym odcinku ze Stellaris stajemy się kryzysem, poszpiegujemy naszych sąsiadów oraz zbudujemy kilka megastruktur. Wreszcie stało się, wyszło najnowsze DLC do Stellaris, nie ukrywam, mocno przez mnie oczekiwane, ponieważ doszło mnóstwo nowych feature'ów, m.in. te, które tutaj widzicie. Wiem, że według ankiety miało być Galaktyczne Imperium, no ale dostałem dopiero grę od Paradoxu wczoraj, więc nie miałem czasu ograć tych zmian wszystkich, które są w Senacie, no a Niszczenie Galaktyki wydało mi się o tyle łatwiejsze, że będę w stanie wam od razu wrzucić z tego odcinek. W ramach osłody przygotowałem wraz z Enebom dla was konkurs, w którym do wygrania jest jeden klucz właśnie na najnowsze DLC do Stellaris. Jak zwykle macie 10 sposobów na dołączenie do konkursu, im więcej z nich wypełnicie, tym większe szanse na wygraną. Konkurs kończy się za 5 dni, linki do konkursu macie w opisie, a ze zwycięzcami skontaktuję się tym razem mailowo. Oczywiście zagram swoją wcześniej przygotowaną cywilizacją i o dziwo, któż by mógł się spodziewać, że będą to maszyny, tylko że nie maszyny nastawione pod podbój i wszystkiego zniszczenia, tylko jeszcze takie, z którymi można troszeczkę pogadać, ale nie martwcie się, ostatecznie będziemy dążyć do zniszczenia galaktyki. By the way, są nowe modele statków, nawet fajnie wyglądają. To, co mi się teraz mega podoba przy starcie gry, możemy wybrać, jaki typ kryzysu się nam odpali, czyli co nas zabije na koniec. Ja gram zresztą na takich ustawieniach, które widzicie w tym momencie. Gramy na świecie pierścieniowym. Dla tych, co nie wiedzą, jest to struktura kosmiczna, która otacza całe Słońce, a nasza stolica znajduje się na jednym z fragmentów pierścienia właśnie tej struktury kosmicznej. Pozostałe elementy są zniszczone, a my z czasem będziemy musieli je naprawić. Znajdujemy się na obrzeżach galaktyki, co nie zawsze byłoby dobre, no ale to my tym razem będziemy kryzysem, więc chyba się nie muszę tym przejmować. No, trochę miałem szczęście do naszych naukowców. Każdy jest geniuszem. No może oprócz tego pana, ale ma obsesję. Już na samym początku widać, że interfejs bardzo się zmienił w Stellaris, tutaj całego z panelu zarządzania planetami. I powiem bardzo na plus, o wiele przyjemniej się gra w ten sposób, chociaż jak zwykle musimy zarządzać naszą populacją i klikać tutaj jeszcze bardziej. No i też zmieniły się troszeczkę zasady przyrostu. Teraz każda populacja, zresztą będzie to widać jak tylko odpauzuję, zwiększa nam koszty jakby to pojawienia się kolejnej populacji. Bazowo wcześniej było zawsze 100, teraz 114,5. Tych, co się orientują, mogę tylko powiedzieć, że doszły nowe segmenty na świecie pierścieniowym, które możemy stawiać. I w ogóle świat pierścieniowy stał się jeszcze bardziej przekoksany niż był i ułatwiający rozgrywkę. No ale jak sami widzieliście, gram na sile kryzysu razy 5, a to i sam w sobie jest naprawdę gigantycznym wyzwaniem. Zresztą zobaczcie, jaką mamy produkcję stopów już na początku, plus 25. Gdybyśmy chcieli zacząć od podbojów, jest to bardzo duża liczba. I najlepsze jest to, że każdy segment bazowo już produkuje nam 47 tych stopów, a wystarczy, że tutaj w opcjach planety skasujemy któreś z tych, oczyścimy któreś ze starożytnych gruzów, żeby to zaczęło nam właściwie funkcjonować, bo obecnie te gruzy zabierają nam połowę wydajności każdego segmentu. Ja jak najszybciej buduję dodatkową montażownię, która jeszcze bardziej przyspieszy przyrost naszej populacji. Grunurowie, naprawdę. Protokół pierwszego kontaktu. Nasze niedawne spotkanie z obcymi organizmami żywymi sprawiło... Czekajcie, gdzie ja spotkałem organizmy żywe? No dobra, jako że nie gram jakąś nacją nastawioną na stricte na pobój, no to weźmy ostrożność, to mądry wybór. My nie chcemy, żeby nam tutaj jakoś za bardzo zawadzało, ale my też innym nie chcemy zawadzać. No to mamy trochę statków badawczych, no pobadajmy najbliższą okolicę. To najbliższa okolica prawie zbadana, mamy tutaj tylko jedną planetę, świat cmentarny, na szczęście mamy na nim sporo surowców. Początkowo pójdę w technologię, bo będę chciał ją jak najszybciej rozwijać. Czas zbudować pierwszy segment badawczy. Swoją drogą, tu się chyba coś pozmieniało. Wyznaczmy jeden statek do badania anomalii. Małe jest piękne. Ej, ja to za często i tak słyszę. No, segment gotowy, mamy sporo badań, ale jesteśmy na minusie. Idealnie ta technologia nam się wpasowała. No i natrafiliśmy na jakiś sygnał obcych. Możemy teraz wysłać naszego dyplomatę w celu działania na tym polu. Nawiązaliśmy pierwszy kontakt z tajemniczymi kosmitami w układzie Navi. Powinniśmy dowiedzieć się, czy posiadają sposób komunikacji. No, może są na tyle inteligentne. Odebraliśmy nieznany sygnał. Nadawane są one według powtarzalnego schematu, co może sugerować, że pochodzą od istot myślących. Te, jasne. Pierwszy skolonizowany system przez nas. I w sumie nazwę go po wspierających i może zacznę od tych, co wiem, że grają w Stellaris. Znaleźliśmy jakieś ślibaki, to ma być inteligentne. Tak wygląda nasza dalsza okolica, dwie kolejne planety do zamieszkania
i w tym świat relikt. Szybsza eksploracja kosmosu, zawsze na propsie. Musimy przecież wiedzieć, z której strony czai się zagrożenie. Na razie go żadnego nie znalazłem. Świat Major został skolonizowany. Ile ja tutaj minerałków będę miał? Od razu dzielnica górnicza oraz montażownia. Więcej maszyn! Uwielbiam wygląd tych światów z upadłych Ekumenopolis. Tutaj mamy już coś bardziej obiecującego. No to wyślijmy znowu naszego dyplomatę do zbadania, czy mamy do czynienia z inteligentną formą życia. Jeden z ich statków systematycznie skanuje nasze układy. Choć używają komputerów i automatów, to nie są tak zaawansowani jak to, co zbudowali nasi twórcy, zanim przyjęliśmy władzę. Nasze procesory są zaskoczone, że taka ścieżka rozwoju okazała się, że w ogóle musimy dokładnie zbadać ten fenomen. No, dziwny ten gatunek, izolacjonistyczny. Tak samo jak my. Świat Huntera skolonizowany, świat Patryka skolonizowany. No i znaleźliśmy cywilizację Chosen of Quel. W Quel Nudar, jakoś tak się nazywają. No jest jakaś organiczna cywilizacja i trochę bonusów fajnych dostałem. Co za pech! Zobaczcie, tutaj byli, tu są kolejne dwie planety. Założyłem, że już są zdobyte przez nich. No ale już raczej nie zajmę tego systemu. Chociaż? Za rozmowę mogę nawet dostać technologię. Gdzieś tutaj, tak daleko od naszego imperium jest rasa obrzydliwych, oślizgniętych cosiów. No, galaktyka zaczyna się robić gęsta. Kolejne cywilizacje odkryliśmy w tym regionie. Pozwolić im zakładać ambasadę, czy nie pozwolić? Może czas zbudować siatkę szpiegowską? Zobaczymy, na czym to polega. No bo zaczyna ona sobie tutaj rosnąć w tym momencie. I mam cały teraz taki panel szpiegowski dziwnych akcji, które jeszcze nie wiem, na czym polegają. I kolejna cywilizacja. Dobra, no to może czas zacząć gromadzić informacje na temat naszych sąsiadów. I dość szybko te fazy lecą. Czyli dowiedziałem się z tego wszystkiego, że są wobec mnie zacofani. Okej, a ja mam drugi świat relikt. No i wszystkie odkrycia zrobione i w zasadzie pójdę w technologiczną potęgę, bo do tego zmierzam. Góra to dół. Niepokojące. Światy Rayvargen i Klakier również skolonizowane, a tutaj oceaniczna 24 pod badania. Jakaś nowa technologia. Mogę wywołać skandal dyplomatyczny. Nie mam zielonego pojęcia, po co mi to. No to jak widać, za dużo cywilizacji za mną nie przepada. No ale fuck it. Co prawda oni na razie są potężni. Jakimś cudem. Niby skąd ja mam to wiedzieć? Kolejne to może jednak wezmę ekspansję, bo jestem dość duży. To mi się to przyda jednak zmniejszyć te koszty i zwiększyć przyrost populacji. Najfajniejsze jest teraz to, że przesiedlenie wreszcie jest skumulowane. Ilu ich będziemy mieli, tak nam się tutaj zgrupują i tutaj będziemy mieli liczbę, którą po prostu sobie klikamy. Już nie mamy jakiejś głupiej listy. Fajnie, teraz widać, ile technologii mamy przewagi nad kimś i jakich nam brakuje z tych, co oni mają. Wspólnota galaktyczna. To tak, słuszne przedsięwzięcie. Zobaczmy, co tam w trawie piszczy, zanim to podbijemy. O, co to za kosmici tu latają? Gdzie to jest w ogóle? Oh my god. No, to jesteśmy jedną z potężniejszych cywilizacji. Przynajmniej na razie. Coraz więcej tych ambasad chcą. Przyjmę, zobaczymy, z czym to się je. Jakoś dziwnie tutaj się prezentuje nam galaktyka. I tak trochę tu jest pusto. I tutaj jest trochę pustego. Kto to projektował? Świat Gordona skolonizowany? Jej, pierwsza wojna. Któż by się spodziewał? No i znowu, ile tych reform, na czym tak? Gospodarka, poparcie, technologia, kara, sprzeciw, kara technologii, sprzeciw, Titinaki. A niech będzie. Nie no, zobaczcie, Jobi Wojny wypowiedział 500, 800, 300, a moje Fortesse 4700. No okej, skoro jesteśmy już ze wszystkim na plusie, to lećmy teraz full focus na badania. I mamy jakąś nową technologię do deszyfracji, do szyfrowania. Pójdźmy w tą drogą. To mi się naprawdę tak podoba. No teraz jak tak patrzę, to myślę, że granice nam się wyklarowały. Już bardziej się nie rozwinę bez wojen toczenia, a w sumie nawet mi się ich nie chce toczyć. No to czas rozwinąć nasze imperium na maksa. Jako drugie rozwinięcie, to wezmę zapał wykonawczy. Bardzo lubię mieć dodatkowe edykty. Ta, ci znowu mi wojnę wypowiedzieli. Floty nie dorobili. Olać. Słuchaj, to jest trochę tak śmieszne, że taka świadomość, że jestem tak potężny, że nawet mi się nie chce ich po prostu podbijać w tym momencie. Wojny mi wypowiadają, a ja mówię, okej, to przyjdźcie sobie.
kradzież technologii. No co oni tutaj mogą mieć? Jakąś ekosymulację ukradłem? Co to w ogóle jest? Pewnie jakieś coś do jedzenia. Tak, stanowisko hydroponiczne. No idzie nam całkiem nieźle. 2,5 tysiąca badań przed 2280. No to teraz już naprawdę nikt nas nie powstrzyma. 2077, a ja badam mega inżynierię. Co w sumie dla mnie jest oznaką, że powinien mieć więcej stopów, chociaż i tak jest całkiem źle jak na ten okres czasu. Ta sekcja bardzo przyspiesza naszą produktywność. O, te paskudy mi wojnę wypowiedziały. No ciekawe, czy jakkolwiek podejdą. Wreszcie możemy budować światy maszyn. No, trochę nam zajdzie przerobić te planety. Kusi, żeby... Kto już kliknąć, jam, jest kryzys, ale jeszcze nie na to nadszedł czas. Możemy to już wybrać od trzeciego tieru, ale wydaje mi się, że jednak lepiej będzie poczekać, jak rozbudujemy naszą ekonomię. Masakra, jak te koszty wytworzenia kolejnej populacji zwiększyły się. Lance! Rok 2329, więc troszeczkę dalej jesteśmy. Ja w tym czasie już mam 4000 punktów badań, produkuję 316 stopów. No, nasza granica, jak widzicie, za bardzo się tutaj nie zmieniła, bo tak jak mówiłem, chciałem raczej raszować technologię i produkcję, teraz tym się zajmuję. Mamy już nieukończony projekt sfery Dysona, na razie więcej nie potrzebuję punktów energetycznych, więc dalej go nie buduję. W systemie Barban za to skupiam się na budowaniu węzłu strażniczego, który spowoduje, że będziemy za chwilę widzieli całą galaktykę i wszystkie nasze ofiary. W naszym głównym systemie powstała już druga fabryka oraz trzecia fabryka i wszystkie te światy... znalazłem jakąś dziwną istotę, wlur! Ale to chyba nie u mnie, może gdzieś indziej są moje statki badawcze. Ogólnie widzę też już całą galaktykę i tak się ona tutaj prezentuje jakoś dziwnie. No nasze ofiary nie wyglądają potężnie. W Radzie Galaktycznej to ja mam największą siłę. Mimo iż moja flota, jak na ten moment rozgrywki, to jeszcze nie istnieje. Ale też przeglądam floty tutaj w układach sąsiednich i zobaczcie, nic nie jest w stanie mi jakkolwiek zagrozić. Tak samo tutaj dalej, to są floty maksymalnie do 10 tysięcy siły okrętów. Bardzo dziwnie to wygląda, jak na ten moment rozgrywki wszystko jest mega słabe. No, oprócz naszych stacji bojowych, prawie 50 tysięcy siły obronnej. Mam wrażenie też, że jakoś przyspieszony jest ten cały etap budowy. 900 dni tylko? O, dopiero tutaj tak daleko znalazłem jakąś cywilizację, która jakkolwiek ma szansę przebić się przez naszą obronę. 20 tysięcy, 30 tysięcy siły floty mniej więcej. Korzyści rozwoju mam już wzięte następujące i możecie się domyślić, kolejną korzyścią rozwoju będzie już odpalenie kryzysu. A teraz skupiam się na zwiększeniu naszej produkcji stopów nawet do 1000. W tym celu myślę, że większość naszych światów, zresztą jak już powinniście zauważyć, przerabiam na światy górnicze ze światów elektrowni. No bo taka jedna sfera Dysona raczej nam starczy. Większość też naszych światów przerobiłem już na światy maszyn. Oczywiście oprócz światów reliktowych, tych nigdy nie można przerobić na cokolwiek, bo stracilibyśmy cały bonus do nauki, jaki tutaj mamy. A zobaczcie, ile tej nauki mamy na tej planecie. No to widzimy już całą galaktykę, wszystkie nasze ofiary. A tu jest nawet jakiś hive. Czy to jest jakiś hive mind? No ale żałosne. I chyba ta sieć jeszcze zwiększa naszą siatkę szpiegowską na wszystkich. Z automatu? No nie, tylko informacje. Siatkę szpiegowską muszę robić jednak osobno, bo nie mogę tak tego kliknąć nic z tego. I nadszedł ten czas, żeby właśnie wybrać nasz projekt Nemesis. Jam jest kryzys! Każde wielkie dzieło wymaga poświęcenia. Reszta galaktyki może tego nie rozumieć, ale się z tym pogodzi. Niech zadrży wszechświat. Zostaliśmy stworzeni do rzeczy wielkich. Możemy stawiać się coraz lepsi, doskonalsi, niż wyobrażali to sobie nasi twórcy. I tacy będziemy. Idealne obwody zwyciężą tam, gdzie zawiodły organiczne emocje. I co najśmieszniejsze, ten opis jest różny dla różnego rodzaju nacji. Więc może jeszcze kiedyś zobaczymy. I mamy dwa nowe rodzaje Cassius Belli. Narzucone wchłonięcie, nie wiem co to znaczy, oraz egzystencjalne wygnanie. Też nie wiem, co to znaczy. W tradycjach pojawiła nam się nowa zakładka kryzys. No i teraz możemy zrobić... A w rejestrze sytuacyjnym mamy misję do wykonania, która właśnie odblokuje nam pierwszy poziom kryzysu.
Może lecimy dalej. I mamy to. Wielkie perspektywy. Zbadano zgłaszane wcześniej fluktuacje energii wykryte przez czujniki na całym terytorium obszaru replikantów. Są one doświadczalnym potwierdzeniem istnienia równoległego wymiaru. Ej, otwieramy woal? Korzyści kryzysowej. Ej, to czyżby woal został zmieniony również? To by było mega ciekawe. No i odblokowaliśmy właśnie poziom pierwszy, groźbę, która daje nam właśnie możliwość zdobywania punktów kryzysowych, groźby za następujące rzeczy, zwłaszcza niszczenie światów, podbijanie tych światów, niszczenie wrogich jednostek i tak dalej. Możemy też mieć czystkę populacyjną plus 500% szybkości, może nam się to nawet przydać. No i jakbyśmy chcieli podporządkowywać kogoś, na to nie zwracajmy uwagi. A pozostałe, no to sobie zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało, bo szczerze mówiąc nie wiem. No ale rok 2338, obszar replikantów jest prawie gotowy do ruszenia ku galaktyce i zaczęcia jej podbijania. I teraz tego, czego będę od Was potrzebował, to nazwy dla naszych flot. Dawajcie je w komentarzu i będę stosował nazwy tych flot, a będziemy mieli ich sporo.